Podczas tych naszych spotkań z polską filmografią jazzową, jak pewnie Państwo pamiętają, najczęściej mówię o tych postaciach, które bardzo ściśle związane są ze środowiskiem jazzowym i z muzyką jazzową pisaną do polskich filmów. Ale przecież w tej historii polskiej filmografii jazzowej, czyli historii związków polskiego kina i polskiego jazzu, mamy też bardzo wiele takich Przykładów, kiedy to reżyserzy decydują o tym, kogo angażują do swoich filmów i kogo widzieliby w roli twórcy ścieżki muzycznej do konkretnego filmu. I być może wśród tych reżyserów nie było wielu takich, którzy świadomie wybiera wybierali jazzmenów, świadomie wybierali jazz jako muzyczny komentarz do swoich Filmów, ale to przecież oni decydowali jednak ostatecznie, kogo do filmu producenci angażowali. Wielu tych reżyserów pojawiało się od czasu do czasu oczywiście w tych moich opowieściach. To jeden taki zestaw, który na dzisiaj wybrałem. Właściwie każdy z tych reżyserów to postać niezwykle ważna. Każdy z nich ma chociaż jeden film. Dla polskiej filmografii jazzowej istotny i ważny. I wśród tych reżyserów myślę, że mamy także taką postać absolutnie specjalną, bo biorąc pod uwagę ilość filmów zrealizowanych przez tego reżysera, filmów oczywiście z jazzem w tle, no to możemy przyjąć, że miał jakieś specjalne upodobanie do środowiska jazzmenów i do jazzowych, Kompozytorów. Chodzi o Jana Rybkowskiego, którego ja osobiście chyba jednak ustawiłbym w jednym rzędzie obok takich twórców polskiego kina jak Janusz Majewski, przecież znakomity twórca wielu ważnych dokumentów dla historii polskiego środowiska jazzowego, jak Jerzy Hoffman, który także przecież w latach 50. jeszcze. Zarejestrował słynne festiwale Sopockie. Andrzej Wajda, który był twórcą jednego z tych kultowych dziś filmów, związanych z polską filmografią jazzową, czyli filmu Niewinni Czarodzieje, w którym to wystąpiła Plejada Gwiazd polskiego jazzu. Jana Rybkowskiego, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. Pewnie będą Państwo kojarzyli z takimi wielkimi ekranizacjami równie wielkiej polskiej literatury, bo chodzi oczywiście o te seriale związane z rodziną Połanieckich czy cudowną powieścią Chłopi. Ale z drugiej strony myślę sobie, że sam Jan Rybkowski związał się także ściśle z środowiskiem filmowym, bo na początku swojej Filmowej kariery na początku lat 50. Był co prawda głównie scenografem i dekoratorem wnętrz, bo też skończył Wydział Architektury Wnętrz, ale bardzo szybko zorientował się, że to reżyseria jest jego powołaniem w polskim kinie i zaczął realizować własne filmy, a stał się także przecież Dziekanem wydziału reżyserskiego na Łódzkiej Filmówce. Tak więc Jan Rybkowski z pewnością należy do tej grupy reżyserów, którzy cenili muzykę jazzową i widzieli w tej nowej muzyce, która pojawiła się po roku 1956, wielką ilustracyjną wartość i taki ważny walor. Zupełnie nieznany jeszcze w latach 40. czy w pierwszej połowie lat 50.. Taki walor artystyczny zdecydowanie. Pierwszym filmem, który zrealizował Jan Rybkowski z pomocą jazzmena, dla którego jednocześnie był to także debiut w roli twórcy muzyki filmowej, był film pana Natol Szuka Miliona, do którego muzykę napisał Jan ptaszyn Wróbleski ze słynną, rzecz jasna, piosenką i kapitalnymi ilustracjami do wielu równie ciekawych scen w tym filmie. Zresztą sam film Pana Anatol Miliona był częścią takiego tryptyku. O rok wcześniej Jan Rybkowski zrealizował... Przecież kapelusz pana Anatola, a z kolei rok później inspekcję pana Anatola. Taki tryptyk komediowy, który w tamtym okresie uznawany był za absolutny hit, ale również dlatego, że opowiadał o współczesnych czasach i nie odnosił się do tego rozliczeniowego wątku z II wojną światową. To też film, który w jakimś sensie otwiera po raz pierwszy te bramy kinematografii dla polskich twórców muzyki jazzowej, bo też pamiętajmy, że w 1958 roku debiutuje Stanisław Bareja, który angażuje do współpracy Andrzeja Kurlewicza Mamy Romana Polańskiego, który angażuje do współpracy Krzysztofa Komedę. Właśnie, Roman Polański, jeszcze jeden twórca i reżyser, który należy do tych być może nawet najwybitniejszych polskich reżyserów, którzy widzieli w swoich filmach przede wszystkim muzykę jazzową czy też improwizowaną, która wychodziła zupełnie poza ramy tej tradycyjnej, muzycznej ilustracji, charakterystycznej dla polskiego kina lat 40. i pierwszej połowy lat. 50. Ale w tym 58 roku mamy jeszcze jeden film związany z Janem Rybkowskim, Ostatni Strzał. Film, który czasami uważa się za taki debiut w środowisku filmowym Jerzego Matuszkiewicza, który wraz między innymi z Andrzejem Kurylewiczem stworzył tu. Taką szczególną ścieżkę dźwiękową, ale jeśli Państwo obejrzą ten film, przypominam raz jeszcze, ostatni strzał, to sami zorientujecie się, że tam takiego radosnego jazzu, czy też muzyki, gdzieś na pograniczu jazzu, muzyki rozrywkowej, muzycznej ilustracji, jest tam naprawdę sporo. Wykorzystywany on jest i w scenach, powiedziałbym, takich restauracyjno-kawiarnianych. Ale też w scenach takich taneczno-rozrywkowych pojawia się tam także akordeon, który przecież w tamtym czasie był trochę takim symbolem miejskiego folkloru, trochę muzyki do tańca. W naszym kraju związany był również z tą tradycją i kulturą jazz bandu jeszcze przedwojenną bardzo ważny instrument, który widzimy często w składzie i słyszymy często w składach zespołów, które dziś zaliczamy do tej grupy jazz bandów przełomu lat 30 i 40 i tego powojennego jazzu. Te dwa filmy z 1958 roku, zarówno Pana Nathan Szuka Miliona, jak i Ostatni Strzał, moim zdaniem dowodzą, że Jan Rybkowski z pewnością był jednym z pierwszych polskich reżyserów, którzy dostrzegli wartość jazzu. Jeśli dziś mielibyśmy wyznaczyć gdzieś te początki polskiej filmografii jazzowej, pierwsze jaskółki zainteresowania polskich filmowców jazzem i pierwsze próby wykorzystania muzyki jazzowej w filmie, to z pewnością y, powinniśmy Jana Rybkowskiego zaliczyć do tych absolutnych pionierów polskiej filmografii jazzowej. Ale spójrzmy także na dekadę lat 60., sprawdzając, czy Jan Rybkowski wciąż pozostał wierny muzyce jazzowej i jazzmenom, którzy tworzyli na potrzeby jego filmów muzykę filmową. Jeśli Spojrzą Państwo na jego filmografię, to z pewnością w 1962 roku odkryjecie film z, Spotkanie w bajce z Andrzejem Łapickim, który gra tam rolę pianisty, który przyjeżdża z koncerty muzyki klasycznej do małego miasteczka. Ale jeśli Państwo zaczną oglądać dalej, to przypuszczam, że podobnie jak mi skojarzy Wam się ten film ze słynną Casablancą. Michaela Curtis'a, oczywiście z Humphrey Bogartem i Ingrid Bergman, którzy grają tam parę opętaną, taką miłością niemożliwą. Ale jednocześnie w tym filmie chyba najmocniejsza scena to ta, kiedy Ingrid Bergman słucha piosenki sprzed lat, która... Pobudza wspomnienia, a sam siedzący przy fortepianie gra ten temat, który z Casablanką jest niemal nierozerwalnie związany, czyli as time goes by. I film Spotkanie w bajce Jana Rybkowskiego ma bardzo podobny klimat. Rzecz dzieje się także w małej restauracyjce, kawiarence, gdzie główni bohaterowie przypominają sobie dawne czasy i niespełnioną miłość, a przy fortepianie w tej kafejce gra stary pianista tematy, które można by dzisiaj uznać za rodzaj takiego takiej jazzowej Ilustracji takiego jazzowego tła, jak to w kawiarenkach i restauracjach. Ten film też kojarzy mi się z jeszcze jednym polskim obrazem, który nawiązuje z kolei do historii polskiego jazzu. Film Daleka jest droga z 1963 roku. Co prawda, to film Podziana Poręby. I nie należy zupełnie go kojarzyć z muzyką jazzową, bo też i muzykę do tego filmu stworzył Wojciech Kilar. Mamy tam co prawda Edmunda Fettinga, przecież znakomitego wykonawcę słynnej piosenki Sprawa i Pięści. Tutaj także siedzi przy fortepianie i śpiewa, śpiewa taką żołnierską piosenkę, ale nie o to chodzi w tym filmie, a już na pewno nie ten epizod związany jest z historią polskiego Jezu, bowiem ten film opowiada o miłości polskiego żołnierza i jego koleżanki angielki, która to miłość, oczywiście, po zakończeniu wojny, tuż po zakończeniu wojny, jest wystawiona na próbę. A nawiązuje to oczywiście do tych znanych epizodów, na przykład z polskimi lotnikami, którzy po wojnie wracając do Polski przywozili swoje żony, często śpiewające. A no właśnie. I tu mamy taki charakterystyczny przypadek Tadeusza Schiele, polskiego lotnika, który przywiózł do Polski swoją angielską żonę Jean Johnston. Shile, która. Przecież związała się z melomanami. Do dziś wskazuje się ją jako taką jedną z pierwszych wokalistek, które śpiewały w Polsce jazzowe standardy. A znajomość języka angielskiego była w jej przypadku niezwykle atrakcyjną cechą. To tak, oczywiście, na marginesie wspominam o tym filmie. Może będzie jeszcze okazja, aby o nim nieco szerzej opowiedzieć. Ale. Skoro już mówimy o 1963 roku, no to przypomnijmy film naprawdę wczoraj, o którym już wspominałem przy innym wątku, ale warto go przypomnieć, bo Jan Rybkowski nakręcił ten film oczywiście na podstawie prozy Leopolda Tyrmanda. Oczywiście rzecz dzieje się w Darłowie, gdzie do dzisiaj stoi ławeczka Tyrmanda, ale sam film przeszedł do historii głównie... Z racji muzyki jazzowej, którą tam y, słyszymy. W 1963 roku amerykański kompozytor, pedagog, dyrygent i muzyk y, przyjechał na festiwal Warszawska Jesień i dokładnie wtedy wraz z Lucjanem Kaszyckim. Skomponował muzykę do filmu Naprawdę wczoraj. Chodzi oczywiście o gintera Schulera który no, pozostawił taki to właśnie mały ślad po swojej obecności w historii polskiego kina właśnie. A skoro już wspomniałem Günthera Schullera, no to warto też wspomnieć, że w latach 60. w polskim jazzie i jego historii pojawił się także Andrzej Trzaskowski, który wszak tworzył muzykę jazzową którą kwalifikujemy do dzisiaj jako tak zwany trzeci nurt, a to przecież Günter Schuller ten termin wprowadził do historii światowego jazzu, stworzył w latach 50. Modern Jazz Society, z którą dzisiaj kojarzymy ten Third Stream, przecież bardzo mocno. No i te jego odwiedziny w 1963 roku, myślę, dały tutaj naprawdę kapitalny przykład współpracy, Amerykańskiego jazzmena i kompozytora, z polskim twórcą filmowym, którym był właśnie Jan Rybkowski, którego dzisiaj Państwu przedstawię jako jednego z tych pionierów łączenia polskiego kina i polskiego jazzu. I na koniec jeszcze jeden film, taki mój ulubiony z znakomitymi rolami Barbary Brylskiej i Andrzeja Seweryna. Bo też sam film z muzyką Andrzeja Trzaskowskiego właśnie i udziałem nowy singers, zespołu, który przecież w polskim jazzie, zwłaszcza tym na potrzeby filmu, odegrał bardzo ważną rolę. Zresztą w tym filmie pojawia się kilka takich motywów, a zwłaszcza jeden z nich, jeśli Państwo obejrzą ten dwuczęściowy film, to z pewnością się zorientują, to taki. Motyw, który idealnie nadaje się na piosenkę, ale jakoś do dzisiaj chyba nikt nie wpadł na to, żeby tę piosenkę na bazie tego motywu stworzyć. I pojawia się także w tej muzyce jeszcze jeden instrument, który zawsze zwracał moją uwagę, bo czasami mówię o tym, że vibrafon był takim bardzo stylotwórczym instrumentem dla Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale z kolei klawesyn był wykorzystany i wykorzystywany. W swoich ścieżkach muzycznych do filmów przez Włodzimierza Nachornego, Andrzeja Kurlewicza czy właśnie Andrzeja Trzaskowskiego. Instrument, który pozornie w ogóle do muzyki jazzowej nie był wykorzystywany i z nią się jakoś w ogóle do dzisiaj nie kojarzy. Oprócz Andrzeja Trzaskowskiego w tym filmie, album Polski, bo o tym filmie mowa, Jana Rybkowskiego. Wśród realizatorów znajduje się także autor zdjęć, Witold Sobociński, którego przecież kojarzymy także z grupą melomanii Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, ale pojawia się wśród obsady aktorskiej Jan Machulski, który przecież był, jak być może Państwo pamiętają, jednym z aktorów typowanych do głównej roli w filmie Niewinni Czarodzieje Andrzeja. Wajdy. No i chyba najważniejszy element, podkreślam to raz jeszcze, udział zespołu Nowi Singers w nagraniu tej ścieżki dźwiękowej, bo tej muzyki w tym filmie naprawdę jest sporo. I jeśli już mielibyśmy wskazać kilka takich filmów, które dowodzą, że Nowi Singers to był zespół niemal etatowy w polskim kinie lat 60. i 70., co z pewnością album polski był Jednym z głównych dowodów na to, że ich muzyka znakomicie przyjęła się w muzyce filmowej polskiego kina tamtych czasów. Tak więc raz jeszcze podkreślam rolę Jana Rybkowskiego bardzo rzadko podnoszoną, bardzo rzadko wskazywaną rolę jako pioniera w historii polskiego kina. A uważam, że niesłusznie, bo ilość filmów z jazzem w tle stworzonych przez Jana Rybkowskiego jest dowodem na to, że Jan Rybkowski na to miano pioniera zdecydowanie zasługuje.